Dzień dobry, witam serdecznie na Lechęglawska. Cieszę się, że w kolejnym naszym filmiku będę mogła przybliżyć Państwu wraz z Panem Pawłem, który przegra wspaniałe instrumenty, nasze nowe perełki. Są to instrumenty z pracowni lutniczej niemieckiej Klausa Hefflera. Ta pracownia współpracuje z nami już od dawien dawna. Ja powiem Państwu, że gdzieś około 2 lat temu pojechałam sobie na taką wizytę do Klausa i wchodząc do jego pracowni od razu oczy moje przykuły 4 instrumenty, które wisiały właśnie w trakcie lakierowania. I jak się chodzi do takiej pracowni, no to każdy zwraca uwagę na to, co jest nowego. I te instrumenty od razu przykuły moją uwagę ze względu na sposób lakierowania, na przepiękne drewno. Po prostu wszystko w tych instrumentach mnie ujęło. I oczywiście podeszłam, pytam Klausa, co to za instrumenty. On mówi, a to moje perełki nowości. Okazało się, że pan Klaus Hefler eksperymentuje z różnymi instrumentami. I tym razem poświęcił mnóstwo czasu na wykonanie właściwie kopii, bo skorzystał z grubościówek, z wszystkich opisów instrumentów Guarnelli del Jazzu i wybrał 4 instrumenty, które były swego czasu najbardziej popularne. Zresztą są to bardzo znane instrumenty i tutaj przy budowie tych instrumentów skorzystał z dostępnych właśnie informacji dotyczących grubości instrumentu i wszystkich innych takich zagadnień i małych tajniczków, które spowodowały, że naprawdę udało mu się wykonać 4 instrumenty. W tym czasie, gdy ja byłam, to były instrumenty dopiero lakierowane. W trakcie lakierowania, jak wiadomo, ten proces zajmuje trochę czasu. No i po jakimś okresie czasu Klaus zadzwonił, ja pojechałam po te instrumenty. Proszę Państwa, dostałam 4 wspaniałe instrumenty. To są kopie Guarnelli del Jazzu, Il Canone, Ledig, Baltic i Kemmer. Przez jakiś okres czasu, myślę, że około 6 tygodni, mieliśmy możliwość testowania tych instrumentów tutaj bezpośrednio u nas. Przedstawialiśmy te instrumenty również w wielu znanych naszych instytucjach muzycznych, aby poznać opinie dotyczące tych instrumentów. I proszę Państwa, trzeba było podjąć decyzję. Z 4 perełek trzeba było pozostawić 2. I zdecydowaliśmy się, że dla Państwa u nas będą dostępne kopia Guarnelli del Jazzu Canone oraz instrument Ledig. Myślę, że po wysłuchaniu prezentacji pana Pawła zgodzicie się Państwo ze mną, że to są instrumenty, które należą naprawdę do skrzypiec klasy Premium League. Zapraszam do przetestowania. Te instrumenty są u nas. Do zobaczenia. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do testowania.